Listopad. Major, Meksyk i Krzysiek produkują duże ilości materiałów, przez co zaczyna dochodzić do spięć i zwad między głównymi postaciami uniwersum. Do klasyki majorskiej wyliczanki, obok rachunków i uszczelek, dochodzą kamery. Krzysiek natomiast coraz mniej zazdrości Majorowi, a bardziej skupia się na Meksyku. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezon 2018. 30 października. Unikalne nagranie pracującego Krzyśka. Dzień dobry. No, chciałem wam pokazać. O, jest. O, wczoraj. Teraz zamiata popiłowane. Jest okamerowany i tu nikt nie będzie podchodził, bo mam kamerę, mogę to, a stąd to wszystko po prostu jest monitorowane. Nie będę podchodzić, nie będę szarpać bramki. O, dzielnicowy wziął mnie te na bok, tak? Porozmawialiśmy, żeby nie było tak, że za 2 tygodnie znów będzie mi po prostu donosił na mnie jakieś skargi. To ja powiedziałem, że po prostu motoring ten się zdejmie, wszystko po prostu się zdejmie, pozabiera się, to ja nie będę płacił. No, był wczoraj z Lublina, to właśnie zdjęcia nam robił, to dał 100 zł. To po 50 zł. To ma. Antena kosztuje 120 zł i zamontują. Noc 30 października na 1 listopada. Nieudany szturm na rezydencję szkolną 17. O, uciekli. A dalej. Weź Krzysiek, idź ty. Co? Idź, bo zaraz przyskoczy. Bandyta mały, mamola, bandyta. No właśnie przed bramką. Trzeci listopada. Reakcja Majora na remix Poker Face. Ale muzyk robił. Dobry kanał, to Meksicano, na leczenie do choroszczy trzeba ci wysłać grubasie 2 złote i 4 grosze. Meksyk informuje, że Mario trafił na SOR, a potem do choroszczy. Widziałem Mario z daleka, jak próbowałem dostać się na koncert, na który nie doszedłem, o tak bym powiedział. To była gdzieś godzina 11 i słuchajcie, idę ulicą, tak jak teraz, patrzę, kurde, stoi karetka na sygnale, siedzi jakiś chłop na krawężniku i tak z daleka myślę, kurde, bo już trochę szarowato było, tak jak, no, trochę ciemniej niż w tej chwili. I słuchajcie, patrzę, myślę, ty, kurde, chyba to Mario, ale już nie podchodziłem, no bo myślę, po co mam podchodzić, nie? Okazuje się, że to był Mario, słuchajcie. Karetka go zebrała na SOR. Zabrała go karetka na SOR, nie wiem co tam mu się stało. Ponoć Mario ma padaczkę, z tego co ja zrozumiałem, ale to jest przykre i naprawdę nikomu nie zazdroszczę padaczki czy coś takiego. Znaczy padaczkę alkoholową, no. Fakt faktem, on jest sam sobie winien, ale trochę mi go żal jednak mimo wszystko. I słuchajcie, to okazało się, że to był jednak on, jego karetka zabrała. Tam trochę w szpitalu go podresowali,
I słuchajcie, dowieźli do Choroszczy. Witaj, Houston. Zawieźli go do Choroszczy, gdzie on stwierdził, że on się tam na detoks nie podpisuje, bo trzeba mieć znaczy swoją zgodę, trzeba powiedzieć, że się zgadzam i już i tak dalej. I wtedy taką osobę daną przyjmują na detoks. Więc on podpisał, że się nie zgadza. No i dzisiaj wyszedł znowu i dzisiaj go widziałem. No, jest w formie trochę. No troszkę go telepię, nie powiem, że nie, no kurde, no trochę mu pomogłem z rana, jak mogłem, tak pomogłem z rana mu. Tam piwo czy dwa dostał, bo inaczej, no czym miałbym mu pomóc? Jak go trzęsło, jak diabli, jak galaretę. Także no takie o kurde, takie o, no macie nowości, nie? Oraz mówi o Janie Eł Borodo. A, jeszcze właśnie się odniosę do tego filmu, który widziałem. Jakoby jakiegoś starszego człowieka. Pan K miałby przyjąć do domu. Moim zdaniem jest to wierutna bzdura. On jego nie przyjmie. Poza tym ten człowiek jest bez grosza. To major to się przynajmniej coś tam dorzucał. Może niewiele, ale się dorzucał. Słuchajcie, natomiast no ten pan na pewno jest bez grosza, więc to dobrze nie rokuje. Dobrze nie rokuje to, gdzie on tam będzie drzewo rąbał. Może umie. Tylko czy mu się będzie chciało, od tego zacznijmy. Po prostu nakręcanie na to tylko, żeby więcej było oglądalności i tak dalej. Tak mi się wydaje, no mogę się mylić, nie? Wybucha afera podsłuchowa na Szkolnej. Afera podsłuchowa, znana też jako Radio Choroszcz albo Szkolna Gate. Afera zapoczątkowana 4 listopada 2018 roku, kiedy nieświadomy niczego Wojciech Suchodolski zadzwonił z kieszeni do widza podczas imprezy i to takiej trochę zakrapianej. Widz z kolei zadecydował się rozpocząć transmisję live na grupie Kononowicz i Major na Facebooku, relacjonując te wszystkie wydarzenia, które było słychać przez telefon dla 5000 osób. Podsłuch trwał przez 120 minut, jednak opublikowana wersja nie jest pełna i zawiera tylko 93 minuty podsłuchu. Podczas afery wyszło na jaw, że mimo deklaracji Krzysztofa i Majora, że nie piją i nie palą od maleńkości oraz że Major chodzi na terapię, sami cały czas lubią czasem sobie golnąć. Oczywiście poza kamerami. Dowiedzieliśmy się także, że Krzysztof Kononowicz jest wielkim fanem szwagrów Śmiechawa TV, gdyż przez około 20 minut taśm oglądał ich odcinki, zaciekle je komentując, co potwierdza wcześniejsze doniesienia Majora. A także też lubią oglądać Jarka Ogarka montującego kabiny do ciągników, czym w szczególności zainteresowany był Krzysztof. Poza tym mieliśmy okazję usłyszeć o Belgii Majora w stronę Meksyka. Po raz któryś z rzędu powrócił też temat prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Przez ostatnie kilkanaście minut materiału Major wydzwania do żołnierek z Roksy, opowiadając im o swoich fantazjach. Major następnego dnia przed kolejnym gniotem wszystkiego się wyparł. Jak relacjonował jeden z użytkowników wykopu, po wysłaniu w komentarzu linka do taśm prawdy, komentarz został usunięty przez kogoś z otoczenia Majora bądź samego Majora. Meksykana do sytuacji odniósł się na lajcie 5 listopada, a także w filmie No jak tam terapia. Obejrzywszy film, utwierdził się w przekonaniu, że nie będzie z Majorem podejmował dalszej współpracy. Jednak już 6 listopada opublikował film, w którym wybacza Majorowi obelgi skierowane w jego stronę. Widzowie. Spora część widzów, obejrzawszy taśmy, poczuła się niesmacznie, widząc co Major tak naprawdę robi za pieniądze z lajtów, wyzywając także tych, którzy non-stop wysyłają mu te donaty. Natomiast inni nie zmienili stosunku do mieszkańców uniwersum, wiedząc, że w gruncie rzeczy cały serial jest żartem, a nie jakimś pilotażowym programem dla osób wykluczonych społecznie. 5 listopada. Pismo o niecnym planie Truskolaskiego. Chciałem jeszcze przekazać coś, co wiem od znajomego, który pracuje w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Pamięta pan sytuację z zeszłego roku, kiedy przyjechała do pana karetka w asyście policji i mieli zawieźć pana do Choroszczy. Okazało się, że za tym wszystkim stał Truskolaski.
chciał umieścić pana dożywotnio w Choroszczy. Władza zamierzała zrobić z panem to samo, co stało się z pańskim świętej pamięci bratem Bogumiłem. Jako, że nie ma pan spadkobierców, działka i dom przeszłyby na własność miasta. O to, ja ci mówiłem. Białystok, po czym nastąpiłby ustanowiony przetarg, który nie zostałby nigdzie ogłoszony. W tym przetargu pańską działkę i dom wykupiłby Truskolaski dla swojego syna Krzysztofa, który jest posłem Nowoczesnej. Wtedy pan major zostałby wespintowany, syn Truskolaskiego wyburzyłby pańskie domy z zabudowaniami i wybudował tam sobie nowe. Byłem wstrząśnięty, kiedy się o tym dowiedziałem. Jak pan się odniesie do niemieckiego planu prezydenta Truskolaskiego? 4 listopada. Meksyk dostaje kamery. Za oto tą kamerę. Za tą kamerę bardzo panu dziękuję. Na pewno mi się przyda. Dotarła cała, zdrowa. Ładuje się, także wszystko w porządku. To jest taki model. Po prostu znowu dzisiaj pchnieje. No bo jaki on może mieć inny pomysł? Jak teraz ma drugi pomysł, bo nagrywa jeszcze kamerę, która filmuje ich podwórko. No to teraz ma dwa pomysły, bo ma pomysł z jedzeniem. To bardzo dobry pomysł, powiem wam szczerze, no nigdy bym na to nie wpadł. Autentycznie. Nigdy bym na to nie... Ja już się śmieję, Słuchajcie, ja im nie zazdroszczę, bo to nie chodzi o zazdrość i tak dalej, nie? Ja po prostu nie mogę zrozumieć, jakim kurde cudem oglądacie takie rzeczy. No ja nie wiem. Nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę. Nie wiem, czy u nas ludzie są tacy płytcy? Umysłowo generalnie, no bo to chodzi o to, żeby takie rzeczy oglądać, jak on wpierdziela zupę. I mówi, że on nie jest alfabetą, no. No Gamut, major z całym szacunkiem, ale Gamut, ty też nie jesteś ani omegą na pewno. A zresztą nawet nie wiesz, co to znaczy. No alfabetą to nie jesteś. Chociaż, ale zna dwie pierwsze litery bodajże greckiego, zna dwie pierwsze litery greckiego alfabetu, no. Major po aferze podsłuchowej tłumaczy się, że to było udawane i nas nabrał. Chciałem powiedzieć, że wczoraj żadnej libacji nie było, to specjalnie takie nagrywane nie było. Nie było żadnego twarzy, jestem normalny po prostu. O, to Meksykanu nagrał. O, że mamy śmieszne filmy. Dawanie dla Nera i zamawianie taksówek na szkolnej. O, dla psa tyle kości i to zostało taki ryż, tam mięso było, to takie różne, te i dla psa wróciłem i no gdzieś z pół kilo mięsa dałem. O, to Krzysiek to, i chciałem jeszcze właśnie powiedzieć. Godzina 9, ktoś po prostu zadzwonił po taksówkę i taksówka przyjechała. No, kto se jaja robi? 5 i 6 listopada. Postępy Meksyka w terapii i komentarz do podsłuchów ze szkolnej. Oznajmiam wszem i wobec, że zdjęli mi bana, słuchajcie, z tego podstawowego kanału. Niech ktoś mi poda mniej więcej godzinę czy minutę, gdzie, w którym miejscu tam major na mnie psioczy, bo oczywiście wiadomo, że trzeźwością od niego nie jechało. No przecież chodzi na terapię, no. To tam dobrze uczył. No ja też zacząłem chodzić na terapię, może mnie też jeszcze bardziej nauczył. Oczywiście ja majora tutaj nie oskarżam, bo jeszcze nie obejrzałem tego materiału, bo jest za długi. No, godzina 30 czy 40, słuchajcie, jak on tam bełkoczy, kurde. Także terapia mu, widzę, pomaga. No i ktoś mówi, że ja na niego psioczę. Ja mówię, jak jest, no. Ja przynajmniej nie kłamię, no. Jak mówię, że piję, no to piję te piwo i piję, kurde, no.
Nie zawsze i nie wszędzie, ale piję, no. Używam ten browar, no. I zacząłem terapię, no i zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj słyszeliście, jakoś wyszło, że miałem 0,000. I na pewno nie będziecie miał, że chodzę na terapię, to nie piję piwa, tylko normalnie jest jakiegoś 2, 3 czy 4 piwa sobie wypiję dziennie, bo nie mam zamiaru przez jakąś terapię, kurde. Nie, może jeszcze do kościoła albo do zakonu się zapiszę, bo to by była przesada, ale chodzić będę, no, będę chodzić, słuchajcie, na pewno może się trochę nauczę, może mnie nauczą trochę samodyscypliny związanej z alkoholem, co trochę, szczerze wam mówiąc, no, ciężko mi uwierzyć, no. No ale spróbuję, także pozdrawiam. Dobra, naprawdę mam zajebisty humor ostatnio, jak trochę zszedłem z tego alko na mniejszą skalę, no bo nie ukrywam, że nie piję w ogóle, ale popijam, ale o wiele mniej, także jest o wiele lepszy humor mam, także super. Trzymajcie kciuki, o ile kto chce. 6 listopada, szkolna otrzymuje wór złota. Dostawa. Ciekawe czego, bramek. O kurde. Worek? A co to tam w worku? Grosze. Tyle? Zobacz. Pójdę twoje pałku. 8 listopada. Budowlańcy po raz kolejny przecinają Meksykowi kabel od internetu. Problemy są związane z trwaniem zaawansowanych prac na sąsiedniej działce, na której powstaje osławiony Zodiak. Tego samego dnia na szkolnej doszło do próby uszkodzenia kamery. No i chciałem powiedzieć, chcieli uszkodzić jedną kamerę, a dobrze działa. To są tacy ludzie okrutni. To jest zgłoszone już na policję. Ta firma była u nas, opatrzyli tam, ustawili jeszcze od nowa. 9 listopada, 40-minutowe expose o tchórzu majorze. Pojawiają się natychmiastowe riposty od majora i Meksyka. Zwróćcie uwagę na perfidię. Najpierw Conan nagrał na majora, że jest tchórz i w ogóle takie tam, że jest zły, niedobry i że się przestraszył Meksyka, a później prosi majora, żeby wrzucił film, który nagrał za jego plecami i w którym go szkaluje. Co major z niewiedzy własnej uczynił. Dzień dobry Państwu, kochani moi, to ja, Krzysztof Kononowicz. Chciałem powiedzieć, że oglądałem Meksykana przemówienie wariackie, można powiedzieć, że namawia majora, że jemu nawet da loda polizać. Ha, ha, ha! Majorze, pamiętaj się! Obiecuję się mu, że z jego wyjdziesz z nim na rundę, a jemu rączkę podałeś! Majorku, boisz się Meksykana! Boisz się! Tchórzem jesteś! Tchórz z tchórzem! Podjąłeś rękawiczkę i stchórzyłeś! Sam podałeś rączkę dla jego! Widziałem na własne oczy i uszy! Tak! Tak robi tchórz! Major! Brawo, Meksykanie! Wygrałeś! Major przegrał z tobą! Ale jak chcesz walczyć ze mną, bardzo proszę, zaraz rzucę rękawiczkę czarną, a ty masz podjąć za kłamstwo, za oszustwo, za nękanie się moje, że wzywałeś na mnie pogotowie, latałeś po dachach i tak dalej, i tak dalej. Sam wiesz, że winny jesteś 9600, a major ciebie broni, bo boi się. Chwali się, że on ma dziewczynkę, ale nie może zrobić prawojazdy. Prawojazdy nie może zrobić, bo jemu trzeba słupy gumowe stawiać na ulicy. A teraz wrócę do ciebie, Meksykanko. Nigdy, a nigdy nie podam ręki tobie za kłamstwo, za oszustwo, za nękanie mnie. I ty jeszcze pokazywałeś, że nosisz Matkę Boską? To ty jesteś tak jak Bolek. Kupił sobie samochód, to w jego samochód rzucali pomidorami. To on postanowił zabezpieczyć się kamerami. A ja żadnych chlebów nie chronię, bo trzody chlebnej nie mam. W chlebie to trzoda chlebna stoi. I teraz mówię całą prawdę. A chciałem jeszcze powrócić do Meksykana. A dziękuję tobie, Meksykanie, za to, że wszystko mówisz.
że chcesz majora przyciągnąć do siebie z tego powodu, że ja myślisz może zginę bez majora. Nie! No dzień dobry. O właśnie wrzuciłem teraz, bo nie widziałem jakie to filmy, a po prostu Krzysztof Kononowicz jak na mnie gada, że ogółem przyszedł Kononowicz, pogodziliśmy się, wytłumaczył się o co chodziło, a on powiedział, że ja stchórzyłem. Czemu takie głupoty gada? Gada, ja już ostatni raz ci wrzucałem filmy. Ja mam w dupie mam! Ciebie bronię! Tak, nie bronisz! Jak ty na mnie powiedziałeś, jak nagrałeś filmy! Nie, no stop! Ty! To twoje wszystko kamery, ja te kamery zdejmę! Ładne podziękowanie. No, podziękowanie komunistyczny psie! Ładnie! Ładnie! Dziękuję bardzo! Tak, i nie będzie kupowania węgla ani niczego tutaj już. Nie gaśnić, proszę. Ładnie, dziękuję bardzo. Tak. Ja tylko... Śmieć. Krótko, dziękuję bardzo. Ale nie będą wiedzieli. A co to będą wiedzieli? Mnie nie było w domu, tak przypilnowałeś, że kamerę prawie usunęli. O, ja nie będę zeznawał, bo ja mogę w każdej chwili. Jestem osobą dorosłą, a nie po prostu. Po co ja te kamery stawiałem? Właśnie ktoś napisał list, że niepotrzebnie. Właśnie niepotrzebnie. Ten samochód niepotrzebnie kupowałem i ten po prostu te kamery wrzuciłem. Te kupiłem, tyle pieniędzy mogłem. To jest mój kanał, ja nagrywam, bez niego będę nagrywał. Ludzie tak mówią, żeby bez niego nagrywać. Niech ma swój kanał, niech sobie on sam nagrywa. Bez mojej zgody tak nagrywać na mnie. Ja chociaż nagrywam, ty jesteś w domu, a nie gadasz. Nie wiadomo jak, że na lod, że loda może mi dać. O, tak powiedziałeś, tak jest nagrane. On nagrał, że po prostu, o, można nagrywać, może nagrywać ze mną, a nawet pójść po prostu do Korfura na lody sobie. Tam dobre są, co chińszczyzna jest po drugiej stronie. O, już będziesz kurę żar moje? Ja dałem ci wczoraj na zakupy 40 zł. Wszystko wyżera. On prezydentem chciał być. Śmiechowarte. Meksyk natomiast bardzo umiejętnie troluje pana K. Siemanko widzowie. No niestety, materiał za materiałem leci, bo ja tego nie odpuszczę. Ja. Słuchajcie, sorki za ten śmiech, ale widziałem materiał pana K. Widziałem ten materiał, nie cały, nie do końca, ale widziałem tak gdzieś do połowy, nie? Ponoć mi wyzywa rękawice. Nie wiem, co powiedzieć, po prostu mnie to śmieszy, słuchajcie. Jak chce się ze mną bić, to proszę bardzo. Ja mogę wejść z nim wszędzie. Przynajmniej za moją mamę, kurde, go obiję. Nie ma problemu. Nie widzę problemu, skoro rękawice mi rzuca, nie ma problemu, panie K, nie ma problemu. Co do tego plenia, to wyobraź sobie, stary, my już z majorem dawno się dogadaliśmy, że przejmiemy twoją chatę. Ty nawet o tym nie wiesz, kurde, chłopie. Nie wiesz o tym, że my przejmiemy twoją chatę. Stary, masz jeszcze dwa kroki. Jeden i drugi i zaczyna się horror, czyli Houston, witaj Houston. Nie, bez hitu, mówię wam szczerze, nie. To, co ja oglądałem teraz, to jest jakaś parodia. To jest jakaś kompletna parodia. Kompletna parodia. Ja z majorem nie mam nic. Nie mam nic na złości. Majorem też nie ma na złości. Natomiast Konon strasznie tam szaleje. Szaleje. Ja widziałem ten kawałek, gdzie nagrał 29 minut wypowiedzi. Kurde, tego nie da się słuchać. Także Konon, słuchaj, na pewno ci ktoś pokaże ten kawałek. I na pewno będziesz chciał zobaczyć. Nie ma problemu. Chcesz się ze mną spotkać? Nie ma kłopotu. Nie widzę problemów. Bez żadnych, kurde, świadków. Walimy się razem i koniec. I tyle ci powiem, nie? Natomiast co do jakichś głupot, które... Ja nie wiem, co ty masz w głowie, chłopie. Chłopie, co ty masz w głowie? Ja nie chcę się rugać, bo zaraz mogę dostać... Jesteś totalnym, dla mnie, jesteś totalnym debilem, idiotą.
I ty mówisz, że major rękawic nie podjął, bo major nie jest takim idiotą, żeby robić z siebie durnia. A jak ty chcesz z siebie robić durnia, bo ty... bo peci leci. Nie, ale jesteś głupi. Człowieku, ja cię nie chcę obrażać, ale jesteś... To jest riposta do Konona. Jesteś głupi jak totalnie, jak nie wiem... Mój but jest mądrzejszy od twojego mózgu. Czy ty jesteś normalny, czy psychicznie chory? Wkładasz kamerę w... Dobrze, że w tyłek się nie wsadziłeś, to byśmy otwór ten drugi gębowy spojrzeli, który masz. Chłopie, co ty wyprawiasz? Pomyśl sobie, co ty wyprawiasz? Czy ty jesteś z pełna rozumu, czy nie z pełna rozumu, nie? Ty mi ręki nie podasz, a co mi łaskę robisz? Ja się na tobie wybiłem? Ty powiedziałeś, że co, że ja się na tobie wybiłem. Okej, dobra, jest w tym część prawdy. Nawet pies już czeka na ciebie. Także już czekamy nawet psem. Kto wzywał policję na mnie? Kto wzywał na mnie policję? Kto wzywał na moją matkę? Kto mi kwa zniszczył piec? I inne rzeczy, już nie powiem jakie. Kto kurde nie miał węgla, stary? Nie przypominasz sobie, nie, bo masz krótką pamięć. Kto nie miał węgla, jak przyjechałem do ciebie? A ty, buraku, się tak odwdzięczasz? Walić cię, nie ma problemu, nie widzę kłopotu. Zabiegam cię tam, nawet cię nie uderzę. Zabiegam cię. Ja z majorem nie mam kontaktu żadnego i... Nie, mam. Ale ty o tym nie wiedziałeś, bo my cały czas to robiliśmy, żeby ciebie tylko wyduć z tej chaty. Cały czas to robiliśmy. Nie widzę problemu. Zabiegam cię, chłopie, zabiegam cię. A przede wszystkim na Fame MMA to nawet nie przejdziesz badań. Żadnych. Bo jeszcze gdzie, nie daj Boże, zawału dostaniesz. Przy takim tłuszczu, a walić cię zresztą. Dobra, pozdrawiam widzów, nie? Mówię. 11 listopada. Konon nawołuje do wprowadzenia wiz dla Ukraińców. Dowiedziałem się, co? Że trzeba wprowadzić wizy dla Ukraińców z tego powodu, że one przywożą odrę, a one są ludzie tam nieszczepieni, nie uszczepiają się od odry, od innych chorób, a od przechlizny mogą być nawet wściekłe. Tak jak zwierzęta, psy. Że daje się zastrzyki od wścieklizny, żeby nie człowieka jak pogryzie pies, to żeby pies, człowiek nie dostał bolesnych zastrzyków. Tak samo to trzeba dla Ukraińców wprowadzić wizy i to srogie wizy z tego powodu, że już mamy w Polsce zachorowanie na odrę, naszych zarażają Polaków, Polek i młodych, bardzo proszę i wystosuję do ministra obrony narodowej i prezydenta RP Andrzeja Dudy, ażeby natychmiastowe było wprowadzenie dla ich wizy, natychmiastowe wizy i jak przy wizach, to one muszą dostarczyć zaświadczenie od swego lekarza, przetłumaczone na język polski, nasz, żeby my nie ponieśli żadnych strat, że one są zaszczepione od odry, od wścieklizny, od wszystkiej, od różnych chorób, powiem tak. I wtedy będzie miał prawo wjechać na teren Polski, bo nie będziemy chorować na różne choroby, tak jak powiedziałem na wstępie, z tego powodu, że my nie chcemy chorować, ani osoby starsze, ani młodzież. Chcemy, żeby Polska była zdrowa i szczęśliwa, żeby nie było chorób żadnych u nas i tak dalej. Również tego samego dnia. Kononowicz opowiada swoje pierwsze spotkanie z pizzą. Film może nie jest emocjonujący, ale w ciekawy sposób pokazuje spotkanie człowieka z nowym, niestandardowym daniem. Ja pierwszy raz zobaczyłem tą na oczy. Naprawdę. Pierwszy raz zobaczyłem na oczy pizzę. Wszyscy pracownicy, kierowcy pobrani, umówili, żeby ja pierwszy brałem, ja nie wyrażam zgody. No, zostało dwa kawałki. Patrzę na tą pizzę, patrzę. Jak to ją wziąć? A kierownik mówi, normalnie, panie Kononowicz, rękoma i koniec. Wiesz pan, ja wziąłem rękoma, myślę, na Boże Święty. Myślę, ja wezmę i od razu zacznę. Nie! Podnoszę do góry, zabrakło mnie ręki. Trzymam za tą pizzę. Mówię, panie kierowniku, a dalej co mam robić? Nie wiem, mówię. Ja patrzę, krzesło stoi, ja na krzesło. Dalej ciągnę tą pizzę.
ten, ciągnie się to tam, z ten sznurek, ciągnie się. No mówię, panie kierowniku, a teraz co mam robić? Co chcesz, panie Kononowicz? No kurczę, jego biurko stoi, i komputer, i wszystko. Nie polazę już na stół. Mówię, panie kierowniku, ale już dalej ja nie wejdę, bo pana biurko, dokumenty, komputer, długopisy i wszystko leżą. Co pan, ja będę na te rzeczy stąpać? On mówi, jak chcesz pan, to stąpaj. Ja mówię, tak, a później ja będę za to płacić dla pana. Dziękuję. Myślę, co tu zrobić? Przychodzi jeden jeszcze człowiek, co pizza, mówi, patrzcie, na mnie też kierowca. Mówi, a co pan tak koronuje, że za go stoi? Ja mówię, panie kierowco, wiesz pan co? Ja już sił nie mam. A co? Zobacz pan, kierownik kupił pizzę. Jaką, żeby obciąć? A ja zaraz pokażę jak. To są scyzoryk, bach, a ja mówię, czekaj panie kierowco, zobaczymy, jak ja puszczę ją, co będzie z tą pizzą. Ja tak czym, a ten kierowca podchodzi z scyzorykiem, chce ciąć, a ja tak, bum, jak chrapnęła, wszystko się rozwaliło. 13 listopada. Major opowiada bajki, że kamery, samochód i OC kosztowały go łącznie 8000 zł. Że będzie dzisiaj light. No, będę muszę odrabiać to, co ogółem za 8 tysięcy poszło mi na to, że powiedzieliście, że on nagrywa, beze mnie nagrywał na samochód, a ten samochód z remontem, z OC, to ponad 3 tysiące wyszło. A teraz kamery i opłata też zero pizznę za światło, opłaciłem mu 150 zł za tego Lublina i na ten temat właśnie to chcę powiedzieć. Sami zastanówcie się, co wy gadacie, nie w domu co. Ja już, o, mogę powiedzieć, już kupiłem nowy numer i po prostu nikt nie będzie wiedział o tym numerze. I na ten temat to chciałem właśnie wam to powiedzieć i po prostu... 14 listopada. Mario kontra skandynawski śledź. Challenge? No, BDT szusztromę otwierał. No, mówi nagrywający, że kiedyś jak to, nie wiem, no ja będę... No, kiedyś próbowałem, a nie jadłem. Mam przyrządy, będę ten, albo Magda Gessler, albo Krzysztof Makłowicz. O, jedno. Mam widelce, dwa, na jeden oczywiście dla nagrywającego. No, na pewno to zjem, spróbuję. A drugi dla mnie, a łyżkę dla nagrywającego do... Zalewy tej, żeby... Zalewy. No dobra, spróbujmy. No. Mario, to jest challenge. Idziemy na pełny ogień. No teraz... Najgorsze przede mną, no. Dobra. A, miałem odczekać 5 minut. Poczekajcie, czekam. Nie ma czasu, bo ja 5 minut nie będę odgrywał. Bo to jest sporowate. Kurde, jeszcze z ogonem. To te śledzie, to są to ryby, nie śledzie. To mam ogonie? Chory, teraz poczułem. Wiedziałem. Nie daj się. Ja zjadłem. Sorry, ale mówiłem, przegrałeś. Ale chyba przegrałem. O Jezu! Przegrał zakład! Ja zjadłem! No przegrałem, sorry. Przegrałeś, no. Tragiczne są, nie? Dobra, wyłączyć tu kamerę. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Masz powiedzieć na głośno sam, że... To jest, słuchajcie, to jest wszystko, co nagrywamy, to jest fikcja.